Witam Was. Dzisiaj taki temacik, o który już dość sporo razy pytaliście, a mianowicie, co zrobić na szumy uszne, też pod nazwą tinnitus spotykaną. Co to takiego jest? To jest coś takiego, że po prostu sobie siedzisz, chcesz się zrelaksować, chcesz sobie odpocząć, a tu cały czas ci świszczy, gwiżdże, szumi i nie wiadomo, co jeszcze w Twoich uszach. Wygląda to tak, jakbyś cały czas stał gdzieś albo na peronie pociągowym, gdzie non-stop pociągi przejeżdżają, albo jakbyś po prostu stał gdzieś pod lotniskiem, gdzie cały czas samoloty startują i lądują. To w pewnym momencie nie jest śmieszne. Ja sam miałem w moim życiu okazję doświadczyć tego. Gdzieś tak z półtorej miesiąca mnie to trzymało przy nerwicy. Było to dosyć paskudne świństwo, że tak powiem. Ale ja miałem na to troszeczkę inny sposób, ponieważ większość osób się na to nakręcała na tym i problem się jeszcze bardziej pogłębia, jak zaczęmy się nakręcać na to. Ja po prostu zrobiłem całkiem inny myk. Zauważyłem, że jak wkładałem sobie tutaj palec, na początek ucha lekko dociskałem, to świszczenie mi ustawało. Więc co zrobiłem? Miałem takie stare słuchawki, które się wkłada do uszów. Obciąłem po prostu kable i wsadziłem sobie te słuchawki do uszów. I mi to świszczenie przechodziło. Tak sobie z tym chodziłem, nic więcej nie robiłem. I po prostu zapominałem o tym. Już się dalej na to nie nakręcałem, że mi tam coś świszczy. I nagle po półtorej miesiąca zauważyłem, hej, nie ma tego, znikło. Poszło same. To jest jeden przypadek z niewielu. Ja wiem, że to tak nie pójdzie, ponieważ te szumy uszne mają setki przyczyn, naprawdę setki. Bardzo często nie można nawet znaleźć tych przyczyn. Jednak bardzo częstą przyczyną tutaj tego jest właśnie stres w naszym życiu, który cały czas się gromadzi i się gromadzi i się gromadzi. Innym takim problemem, który to może stwarzać, to jest niewłaściwie ułożona szczęka. Tutaj trzeba naprawdę szukać dobrego specjalisty, który po prostu zrobi, są nawet już takie komputery, który sprawdzi nasz zgryz, czy my rzeczywiście dobrze gryziemy, czy to się wszystko zamyka tak, jak ma być. Czasem jest coś ze szczęką nie tak, ona może być nawet, jak ja to mówię, lekko przesunięta z zawiasu, tak to prosto kolokwialnie ujmując. Można to też sprawdzić. Jeżeli będziemy szeroko otwierać usta, ile się da, maksymalnie otworzyć, jeżeli będzie nam to przestawało, to już wiemy, że coś tutaj jest wspólnego ma się z tym. Można też robić inaczej, jest jeszcze inna metoda, ponieważ w uchu mamy też taką jak gdyby gąbeczkę, to nie jest taka rzeczywiście gąbka, ale taka strukturalnie gąbeczka. Ona czasami lubi wysychać. Jak ona wysycha, to zaczyna nam w uszach też dzwonić. Tutaj też jest metoda właśnie z tym otwieraniem ust. Trzeba parę razy otworzyć, jak najwięcej się da i zamknąć usta. Nie za szybko, tak normalnie. Tak. Coś w tym stylu. Trzeba to robić po parę razy i parę razy na dzień najlepiej. Sprawdzić efekt. To też może pomóc. Jednak u 90% osób szumy uszne zanikają po całkiem czymś innym. Całkiem inna metoda. Jaka metoda? Mianowicie, tutaj nawiążemy znowu z powrotem do tego stresu. Jeżeli robi się stres, tutaj mamy takie mięśnie, które idą po obojczyku. One schodzą na dół obok łopatki. Tak jak mamy tutaj łopatkę, jedną, drugą, to obok łopatki idą te mięśnie wzdłuż kręgosłupa. I one idą tutaj aż do góry, aż na szyję. Jeżeli mamy bardzo dużo stresu, to te mięśnie się spinają. One się stają, jak my to nazywamy, beton. Tak, to tak każdy, kto się zna na masażu i podchodzi do takiego klienta i go tam zaczyna rozmasowywać, to czuje, czy to jest człowiek zestresowany, czyli tak zwany beton, czy to jest po prostu już takie w miarę okej. Okay. Teraz co się okazuje, jeżeli jest dobry masażysta i naprawdę bardzo dobrze tu to wszystko rozmasuje, wzdłuż tych łopatek to porządnie rozmasuje, żeby to było w końcu luźne, tutaj wzdłuż kręgosłupa też rozmasuje, zawsze jedna strona porządnie, albo koncentrować się tylko i wyłącznie tutaj na tyle. U 90% osób takich testowanych
te szumy uszne były dużo, dużo mniejsze, albo po prostu nawet i całkiem mijały właśnie przez takie rozmasowanie tego. Oczywiście dopóki nie dostali nowego stresa, bo wtedy wracało znowu. To jest taka jedna rzecz. Inną rzeczą może jeszcze być słaby poziom witaminy B12. Ona jest odpowiedzialna za cały system nerwowy. Jeżeli to B12 zaczyna nam zjeżdżać na dół, mogą się pojawiać właśnie takie szumy uszne, ale to nie jest tylko i wyłącznie to, bo to są wtedy i drętwienia kończyn i tak dalej, i tak dalej. Chociaż u każdego inaczej się to objawia i wtedy, jak nie jesteśmy pewni, zawsze można iść i po prostu zmierzyć, zbadać poziom B12, jak to wygląda. Także to jest też wielki problem. Dzisiaj B12 to większość osób niestety, ale musi suplementować. Czy by to nie był weganin, czy to jest taki, który je wszystko? Praktycznie wszyscy mamy jej braki. Inną rzeczą, którą na szumy uszne też zauważyła, to zauważyła bardzo dobrze moja mama. Ona właśnie korzysta z tego olejku CBD i właśnie stwierdziła, że po tym, jak tylko i wyłącznie ten weźmie, to rzeczywiście jej te szumy uszne ustają. Ona też ma dużo stresów, także to jest też u niej stresowo związane, ale jeszcze też i od kręgosłupa tam ma problem, ale większość będzie i tak ze stresu, bo tam był beton w tych plecach. Jak próbowałem to rozmasować, to aż mnie kciuki zaczęły boleć. Taki beton był. Także no niestety, tam jest bardzo duże spięcie i tutaj właśnie ten olejek jej też bardzo fajnie pomaga. Inną rzeczą, która jeszcze może pomóc, to jest całkowita zmiana jedzenia. Tutaj zauważono też bardzo dobroczynny wpływ diety ketogennej, czyli diety wysokotłuszczowej, która tak niby była zawsze uważana za niezdrową, a jednak okazuje się, że po wykasowaniu większości węglowodanów nagle okazuje się, że jest ta dieta bardzo dobra. Znikają wszelakie dolegliwości, jakieś wysokie ciśnienia itd., itd. Również znikają szumy uszne u niektórych osób po niej. Także to też ewentualnie jest jakaś opcja, gdzie można by było coś spróbować. Jak mówię, na każdego zadziała coś innego. Na mnie zadziałała zwykła głupia słuchawka obcięta z takiego zestawu słuchawkowego i wsadzona do ucha. To mi pomogło. Oczywiście wyciszenie i zioła uspokajające, które do tego brałem, też pomogły. To była melisa, oczywiście taka prawdziwa melisa, nie taka z torebki, gdzie już nic w niej nie ma. To była waleriana, czyli kozłek lekarski, szyszka chmielu, werbena, męczennica, serdecznik. To były takie typowe zioła, po które ja sięgałem po to, żeby się wyciszyć tutaj i żeby to wszystko lepiej u mnie funkcjonowało. Także tak jak mówię, niekoniecznie musi to pomóc komuś z Was, ale to są takie wskazówki, ponieważ tak jak mówię, przyczyn może być bardzo dużo. Czasami piszczy, szumi, huczy w uszach, też od uszkodzenia ucha. Mogło coś koło nas głośnego wybuchnąć, coś strzelić, nie wiadomo co. Dziś nie brakuje takich typów, którzy ci rzucą petardę pod nogi i możesz praktycznie ogłuchnąć. Także to też może stwarzać taki problem. Wtedy jest problem dużo głębszy, jeżeli leży już uszkodzenie ucha. Ale jeżeli chodzi o te zwykłe, które są bardzo często wywołane właśnie stresem, to porządne rozmasowanie tutaj tych partii, o których mówiłem, powinno załatwić sprawę. Także można się udać do masażysty, powiedzieć mu, żeby się skoncentrował tutaj szczególnie na tych właśnie odcinkach tak zwanych stresowych w plecach i to wszystko ładnie rozmasował i to pójdzie. Inną rzeczą jeszcze może być, czemu robią się zastoje tutaj w tych mięśniach, ponieważ mogą się robić takie zastoje, że krew będzie źle odpływała. To często też mają osoby, które mają problemy z zatokami. To chodzi tutaj o limfę. Patrzmy, mamy dwa układy. Krwionośny, który doprowadza i limfatyczny, który odprowadza. Może być, że jeżeli mamy bardzo złą dietę, szczególnie jeżeli mamy dużo nabiału w diecie, to organizm wtedy się bardzo, bardzo śluzuje. Zboża też się bardzo śluzuje. Gdy się organizm śluzuje, limfa zaczyna gorzej odpływać. Zaczynają się robić zastoje limfy. Jeżeli zrobią się zastoje limfy, to tutaj automatycznie to się też wszystko blokuje, ten odpływ tutaj. Ja to kiedyś zauważyłem też u siebie, jak miałem właśnie problemy z zatokami, to zaczynała głowa boleć. I tak
próbowałem czuć, bo to można wyczuć. I tak do oporu i nagle czuję, mówię, aha, jest bardzo silne napięcie, bo aż zaczynało mnie boleć w tych miejscach. Wtedy prosiłem właśnie żonę, która też jest masażystką, mówię, weź rozmasuj mi tutaj te tyły, tych pleców, tego wszystkiego i rzeczywiście przynosiło to ulgę, ponieważ tutaj ta limfa wtedy się ruszyła, ona zaczynała odpływać, to trzeba masować wtedy w dół, żeby tą limfę odprowadzić, jak gdyby ją manualnie, czyli rękami. Zawsze masujemy do połowy ciała, na wielkość mniej więcej śledziony, ponieważ do śledziony to musi wszystko dojść i ze śledziony jest to później dalej usuwane do nerek. Czyli od góry do połowy brzucha, jeżeli mamy zastoje limfatyczne w nogach, to nogi od dołu do góry, aż po pas wtedy się masuje, żeby to doprowadzić do samego środka mniej więcej ciała, żeby tam to zostało później odprowadzone. Tak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o tę limfę. Limfę możemy też pomóc sobie różnymi ziołami. Tutaj na przykład przytulia czepna wchodzi w grę, która bardzo fajnie pomaga oczyszczać limfę. Werbena też bardzo fajnie działa na limfę. Dużo pić, sok z arbuza też bardzo fajnie działa. No i tak jak mówię, przede wszystkim dużo pić, dużo czystej wody też, ponieważ jeżeli pijemy zbyt mało, limfa również może nam zgęstnieć i też będzie problem. Także to są, moi drodzy, takie punkty. Ja tutaj nie będę się już rozrzedzał teraz bardziej na jeszcze zioła, jakie na to działają, ponieważ te zioła nie usuną przyczyny, tylko będą też niestety, ale symptom poganiać, bo jest nim stres. Więcej czasu dla siebie, więcej odpoczynku. I ja zauważyłem, że my chyba jesteśmy jednym z takich jedynych narodów, gdzie jesteśmy aż tak gnębieni, żebyśmy nie mieli wolnego czasu. Żebyśmy musieli chodzić po dwóch, trzech pracach na dzień i żebyśmy po prostu nie mieli chwili odchnienia, żebyśmy się mogli odprężyć, zregenerować i tak dalej, i tak dalej. Inni pójdą, zrobią swoje, dostaną zapłacone i jeszcze im zostanie tyle pieniędzy, że praktycznie głupoty z tym robią. U nas jakoś w kraju zawsze wszystkim na wszystko brakuje. I musi jeszcze chodzić do drugiej, do trzeciej roboty i ma praktycznie stresu aż potąd. Żyjemy ciągle w napięciu. Wyluzujmy troszeczkę. Wiem, że to nie jest idealna opcja dla wszystkich, ale pomyślmy też o swoim zdrowiu. Co nam po tych wszystkich rzeczach wokół siebie, jak nie będziemy mieli zdrowia? Tym się wtedy też nie można cieszyć. Bo jak się chcesz cieszyć, będąc chory czymś? Nie da się. Ja wiem, bo ja przez to przechodziłem. Wtedy już nic nie cieszy. Wtedy jest wielki problem. Dobra, moi drodzy, to by było tyle, jeżeli chodzi o szumy uszne z mojej strony. Próbowałem skupić się na przyczynie, tak jak mówię, nie na symptomie. Bo na symptom to jeszcze by były inne rzeczy, które można zastosować, ale tu nie ma nawet sensu tego podawać. Bo mija się to z celem, według moich przekonań. Przyczyna leży gdzie indziej. Tak jak mówię, bardzo często w stresie, krzywym zgryzie i tak dalej. Na tym się skoncentrować na samym początku. Czasami bywa jeszcze zwężenie żył tętniczych. Trzeba to sprawdzić wtedy. To się robi takie już tutaj badania, czy tam jest dobry przepływ, czy nie. Bo czasami nie ma go. Jeżeli go nie ma, trzeba sprawdzić, dlaczego go nie ma. Czy to jest wrodzone zwężenie żył, czy żyła jest po prostu zatkana. Jak jest zatkana, to oczywiście odpowiednie diety trzeba wdrożyć i pewne środki, tak jak witamina K2, MK7 na przykład, która pomaga te żyły też oczyścić. OPC wtedy się kłania również. To też jest coś takiego, co sprawia, że krew jest bardziej płynna i dochodzi wszędzie, gdzie powinna dojść i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest temat rzeka. Bo nie skończymy go dzisiaj, a zaraz mi się skończy pamięć, bo patrzyłem, miałem bardzo mało minut jeszcze tutaj wolnych. Także tyle na dziś, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej.